Politycy przerzucają się odpowiedzialnością za zgodę w Unii Europejskiej na pakt migracyjny. Jakie będą konsekwencje przyjęcia tego rozwiązania w naszym kraju i kto tak naprawdę głosował za, począwszy od grudnia ubiegłego roku, w tym roku, a także lata temu, w 2014 roku? Jakie będą konsekwencje, która partia polityczna odpowiada za pakt migracyjny? Dzisiaj sprawdzam. Jeśli chodzi o uchodźców, pan minister Trzaskowski przedstawił pełną informację. Deklarowali kwoty i liczbę tych uchodźców, których poszczególne kraje europejskie i nie tylko europejskie zadeklarowały przyjąć. Ta liczba 2000 uchodźców to jest liczba wynikająca z realizacji bardzo dla nas, Polaków, szczególnie ważnego hasła Solidarności Europejskiej. Przewrotnie rozumiana europejska solidarność sprawiła, że Platforma Obywatelska gotowa była przyjąć i zrealizować pakt migracyjny jeszcze w 2015 roku. Dziś to PO oskarża Prawo i Sprawiedliwość o przyjmowanie uchodźców. Przecież nad paktem, wtedy nie nazywanym paktem migracyjnym, tylko odpowiednimi przepisami pracowano w roku 2013-2014, próbując podchodzić w identyczny jak dzisiaj sposób. Zaproszenie Angeli Merkel zadziałało. Wszyscy, którzy postawili stopę na kontynencie Europy, mieli szansę po pewnym czasie zostać zalegalizowani. Tyle, że to po wygranych przez PiS wyborach w 2015 roku na pakt migracyjny w Polsce nie wyrażono zgody. Po zmianie rządu, kiedy premier Morawiecki, to już było później, w 2017, uczestniczył w posiedzeniu Rady Europejskiej, przyjęto zasadę, że bez zgody któregokolwiek z państw Unii Europejskiej taka relokacja będzie niemożliwa. Temat powrócił. Na spotkaniu 20 grudnia żaden z przedstawicieli obecnego polskiego rządu nie oponował, bo nikt się nie zjawił. A kilka dni wcześniej premier Donald Tusk w swoim exposé obiecywał Polakom, że nie ugnie się przed brukselskim dyktatem. Powoływał się także na wpływy u unijnych władz. 14 maja Rada przyjęła unijny pakt o migracji i azylu. Naprawdę mnie nikt nie ogra w Unii Europejskiej. Mimo tych zapewnień Rada i Parlament osiągnęły porozumienie co do reformy unijnego systemu azylowego i migracyjnego. Na przyjęcie nowych, ostrzejszych przepisów nalegały południowe kraje Europy, do których docierają nielegalni migranci z Afryki, a także Niemcy i Austria, które mają problem z przepełnionymi ośrodkami dla migrantów, oraz Francja, w której francuski premier wyjawił, że przekonał kraje Europy Wschodniej do przyjęcia paktu. Będzie to dotyczyć przede wszystkim krajów Europy Wschodniej, które dzisiaj odmawiają przyjmowania wniosków o azyl. Czy zdaje pan sobie sprawę, że udało nam się wynegocjować, aby te kraje podpisały porozumienie, w którym mówią, że albo ich przyjmą, tak jak robią to Francja, Włochy i Hiszpania, albo wniosą wkład finansowy w celu ochrony granicy zewnętrznej? Polska była przeciw, wskazując, że w niewystarczającym stopniu wychodzi on naprzeciw specyficznej sytuacji państw graniczących z Białorusią i Rosją. Pakt i tak obejmie Polskę. Solidarnie. To my mamy za to płacić. To jest wszystko na nasz rachunek. To zostało na nas wymuszone. Pakt migracyjny to 10 unijnych rozporządzeń, które dotyczą m.in. kontroli nielegalnych migrantów, pobierania danych biometrycznych, procedur składania i rozpatrywania wniosków o azyl. Zachowano w nim regułę obowiązkowej solidarności, ale z dobrowolną relokacją. Pakt zakłada znaczne zaostrzenie prawa azylowego tak, aby osoby ubiegające się o azyl były traktowane jednakowo. Większość regulacji ma obowiązywać od 2026 roku. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika.